Tak to rodzice zawsze straszą. Skończy się podstawówka, to skończy się laba, zobaczysz. Skończy się liceum, to już nie będą przelewki. Zobaczysz, co to życie. Skończą się studia, no to dopiero zobaczysz, co to jest praca. Takie bla, bla, bla. Takie zrzędzenie, że pewnie niejednemu z moich widzów od tego nieraz więdły uszy. Zobaczysz, co to życie. No właśnie, ale jak już dorastamy, wyprowadzamy się, to są pewne rzeczy, które faktycznie potrafią zaskakiwać. Zarówno w ten zabawny, jak i szokujący sposób. Dzisiaj 20 rzeczy, których nauczyłem się po 20. Oczywiście możesz potraktować dzisiejszą animację z przymrużeniem oka. Każdy ma zresztą inne doświadczenia, ale wyprowadzka z domu rodzinnego, życie i praca na swoim, to są rewolucje. Więc teraz pozwól mi przez chwilę być tym zgredem, co powie: skończy się laba po 20 i zobaczysz. No właśnie, co zobaczysz? Po pierwsze to, że mikrofalówkę czasem trzeba umyć. Ja wiem, haha, stary 20-latek odkrył, że trzeba czasem myć mikrofale, ale serio ktoś o tym myśli, jak jest w liceum? Zresztą ta sama śpiewka dotyczy wnętrza prysznica, odkurzacza czy toalety. I nie udawajcie mi w komentarzach czyścioszków świętych. Wiecie, o czym mówię? O pierwszych molach w odkurzaczu czy o mikrofalówce, która generuje zapach tej samej pizzy od kilku miesięcy, nieważne co tam w środku się znajduje. Po drugie, nauczysz się, że mieszkanie trzeba regularnie sprzątać i że zwykle robili to rodzice, kiedy nie widziałem. Ja wiem, odkrycie sezonu, ale moje ówczesne, w cudzysłowie, posprzątaj biurko i szafkę, to jest pikuś przy cotygodniowym darciu podłóg, myciu naczyń co drugi dzień, sprzątaniu lodówki, śmieci i wielu innych rzeczy. Zresztą, kogo ja oszukuję? Pierwszy raz jest zawsze bolesny. Fakt, że mieszkanie trzeba regularnie sprzątać, dociera tak mniej więcej po tym, jak do łazienki chodzisz slalomem, przerzucając sterty brudnych ubrań, a w zlewie nie masz miejsca, by cokolwiek dołożyć. To dopiero jest wtedy bolesna lekcja. Trzecią rzeczą, że zmywarka i dobra pralka to dar od bogów technologii, który codziennie od zakupu sprawia mi odrobinę radości i uśmiechu. Pamiętam o tym do dziś. To jedne z najszczęśliwszych dni mojego samodzielnego życia. Zakup zmywarki. Czwarta rzecz. Ubranie i wyszukowanie się w 15 minut jest sztuką samą w sobie. Za nastolatka to banał. Budzisz się, sprawdzasz, która rzecz obok łóżka jeszcze nie wonia zbyt ekstremalnie, wybierasz kompromis między zapachem a stylem, ubrany łapiesz w biegu kanapkę ze śniadania i na wpół spakowany plecak, przerzucając włosy z lewej na prawą. Gotowy. Dziewczyny ewentualnie sprawdzają, czy make-up nie rozmył się mocno przez noc. No ale jak już jesteś dorosły, to samo przygotowanie śniadania zajmuje te 15 minut. Poza tym jakoś tak organizm się pozmieniał, że jedzenie w biegu sprawia, że łapiesz jakieś dziwne kolki. Wcześniej śniadanko machnęła mama, a i do pracy musisz jednak przypilnować, żeby ubrać się odrobinę bardziej po ludzku. Więc tak, po 20 na samo ubieranie i wyszukiwanie się w 15 minut jest to sztuka granicząca z magią. Piąta rzecz. Nigdy nie rób popcornu w środku nocy. Przypalisz to cholerstwo, a spalony popcorn śmierdzi tak, jakby sama smolista śmierć przyszła odebrać ci ostatni oddech. Śmierdzi na korytarzu, śmierdzi na balkonie, włosy śmierdzą, wszystko śmierdzi. Jest środek nocy, jeszcze brakuje tego, by ktoś po straż pożarną zadzwonił. Dlatego nie rób popcornu w środku nocy. Szósta rzecz. Dasz sobie radę przez parę dni bez mycia włosów. Serio? Da się. Nawet jak masz całkiem długie. Jakoś nigdy tego nie trenowałem w szkole średniej, ale gdy jesteś na swoim, ten kompromis między wysiłkiem idealnego dbania o siebie, a maskowania pewnych niedoskonałości, opanujesz do perfekcji. Siódma rzecz. Koc i gazety są niezłym zastępstwem zasłon. To znaczy, zatęsknisz za obecnością karnisza. W końcu w domu rodzinnym to oczywiste, że jest karnisz, na karniszu wiszą zasłony. W mieszkaniu, w szczególności tym nieumeblowanym, do którego się wprowadzisz, odkryjesz, żeby przemieszczać się po mieszkaniu nago, przydałby się karnisz trzymający zasłony. W szczególności, gdy mieszkasz w kamienicy i masz naprzeciwko sąsiadów. Koc i gazety są niezłe, ale karnisz jest o niebo lepszy. Odkryjesz to szybko. Ósma rzecz. Zakupy można robić online. Praca, mieszkanie i jeszcze te wszystkie głupoty typu porządek, inni ludzie. Gdzie tu czas na zakupy? Beztroskie wyprawy po galeriach handlowych pozostają ci jedynie wtedy, gdy góra śmieci zablokowała wejście do łazienki, a musisz pilnie skorzystać z w miarę czystego miejsca. Ale serio, kupowanie online jest nie tylko wygodne. Oszczędzasz ogrom czasu, ale i trochę kaski. Dziewiąta rzecz. Nauczysz się, że warto sprawdzać jakość swojego plecaka, torby
i butów. Nawet nie wiesz, jak zepsuty zamek błyskawiczny, zerwana sznurówka czy niespodziewana dziura w bucie potrafi zepsuć dzień. Dlatego warto mieć zawsze coś w zapasie. Dlatego nie wyrzucaj, jeśli coś się jeszcze nadaje do użycia. Chociaż 10. rada to wyrzucaj, jeśli rzeczy nie będziesz używać, albo przynajmniej oddaj tym, którzy potrzebują. Jak na ironię, mówiłem o niewyrzuceniu ostatnich dobrych butów czy torby, ale nawyk chomikowania, który odruchowo nabierzesz w pierwszych miesiącach mieszkania samodzielnie, może przerodzić się w nawyk kultywowania śmietnika w mieszkaniu. Śmietnika, który nie tylko nikt nie tknie przez najbliższy rok, który obrośnie kurzem, ale który na wypadek przeprowadzki i tak wyląduje w koszu, ale ktoś będzie musiał wynieść to do kontenera i to będziesz ty. Zasadniczo zbieractwo przyczyni się do tego, że będziesz coraz bardziej nie lubił swojego mieszkania i będziesz tracił cenną przestrzeń. 11. rzecz, której się nauczysz, że zawsze warto mieć ładowarki do telefonu. Kilka, najlepiej z super długimi kablami. Nie ma nic gorszego niż zepsuta ładowarka. No dobra, są gorsze rzeczy. Na przykład 12. rzecz, że trzeba czasem wziąć się na odwagę i zadzwonić do centrum obsługi klienta z reklamacją lub prośbą o pomoc. Jakoś tak to było w domu rodzinnym, że rzeczy się albo same naprawiały, albo ktoś inny, w sensie właściciele, czyli rodzice, załatwiali sprawy z tymi rzeczami związane. Jak jesteś na swoim, to ty jesteś właścicielem. Nikt za ciebie nie zadzwoni, nikt się nie upomni, jak zostaniesz oszukany na rachunku za telefon. Albo coś miało działać i właśnie przestało. Centra obsługi klienta to mordęga. Witamy w dorosłym świecie. 13. rzecz. Zupka chińska nie jest dobrym zastępstwem obiadu. Nie wiem, czy to organizm się zmienia, czy co, ale kiedyś wciągało się zupkę i jakoś dzień mijał. Problem polegał na tym, że obiad, w cudzysłowie, sam się robił i jakoś nigdy nie przyszło mi tego aktu wcześniej docenić. Teraz nic się samo nie zrobi, a zupka chińska serio nie jest dobrym substytutem do czegokolwiek. 14. rzecz. To nie obciach, a konieczność kupić prezerwatywy, test ciążowy czy tabletki antykoncepcyjne. Dobre decyzje na temat własnego życia seksualnego są ważniejsze niż krzywe spojrzenia. No właśnie kogo? Po 20 nikt na ciebie krzywo nie spojrzy przy takich zakupach. No chyba, że ta wścibska sąsiadka. A niech się gapi, oczy jej spuchną od patrzenia. 15. rzecz. Jak możesz skorzystać z toalety, skorzystaj. W sensie, za nastolatka naprawdę nie docenia się wygody korzystania z normalnej, czystej toalety. Po 20 to już spory dyskomfort robić to gdzieś na zewnątrz, no a po 30, no, sam zobaczysz. 16. rzecz. Jak możesz się zdrzemnąć, skorzystaj zawsze z opcji drzemki. Nauczysz się szybko, że zarywanie nocy jest tak samo zabawne, co bolesne. Żadna ilość kawy nie postawi cię na nogi po 3 godzinach próbowania snu. A snucie się po pracy jak wczorajszy zombie jest ostatnią rzeczą, o której marzysz. W szkole można było jakoś przeciąć komara, rozmarzyć się, jakoś przekulać przez dzień. W pracy? Zapomnij. Dlatego jeśli masz opcję drzemki, bierz, nie pytaj. 17. rzecz. Jak ubrać się w stylu business casual i nawet to polubić? Jest jakiś specyficzny trend w szkole średniej, a często i nawet w podstawówce, że elegancki ubiór to obciach. Oczywiście jest to trend w pewnych kręgach. I potem masz na zakończenie roku fajnych chłopaków w garniturach, eleganckie dziewczyny, no i tych paru zamulających ziomeczków w bluzach z czapką i szerokimi galotami. No super stylowa. Gwarantuję ci, że polubisz business casual. To będzie najradykalniejsza odmiana od tego okazjonalnego prysznicowania i niewyprasowanych ubrań. A skoro przy prasowaniu jesteśmy... 18. rzecz. Prasowanie ma sens. To znaczy ja wiem, że najlepiej bluzka prasuje się na własnym ciele, zwłaszcza jak ma się lekki brzuszek i się go wydmie. Wtedy każda bluzka jest gładziutka. Ale nie, prasowanie ma sens. Jak masz pracę, gdzie potrzebna jest koszula i schludne spodnie, żelazko stanie się przyjacielem z konieczności. Nadal tego nie lubisz, ale wiesz, że dzięki prasowaniu możesz odwlec prysznic o kolejny dzień. Wiadomo, trzeba umieć z sobą negocjować i wymieniać przyjemne na pożyteczne. 19. rzecz. Resztki mogą uratować ci życie. Nigdy nie wyrzucaj, jak nie dojadłeś obiadu dzień wcześniej. Nawet jeśli jest to jakieś tofu z ryżem. Zresztą smak tofu też poznasz po 20 i zrozumiesz, że to nie jest substytut mięsa. Wracając, końcówka wczorajszego obiadu może ocalić twój środkowo-nocny głód. Gastrofazę po 23. Doceń swoją lodówkę. Podziękuj jej, że utrzymuje twój wczorajszy, a i czasem przedwczorajszy obiad w miarę zjadliwym stanie. Nigdy nie wiesz, kiedy braknie ci czasu na zrobienie nowego obiadu. A tego czasu zawsze brakuje. No i 20. rzecz. Dzwonienie do swoich rodziców po pomoc jest
okej. W ogóle proszenie o pomoc jest okej. Oczywiście zadbaj o to, by nie zdradzić, że jest to paniczne błaganie o pomoc na skraju wycieńczenia i załamania nerwowego. Wtedy rodziców zestresujesz, a tego nikt nie chce. Ale proszenie o pomoc nawet ich ucieszy. Choć narazi cię na szereg komentarzy dotyczących porządku, zapchanej śmierdzącej zmywarki, niewymytej mikrofali i nieuprasowanej sterty ubrań obok pralki. Ale co tam, pomoc to pomoc. Nikt nie jest idealny. Nawet jeśli się wyprowadziłeś, jeśli masz kogo poprosić o pomoc, masz już naprawdę dużo. Daj znać w komentarzu, czego ty się nauczyłeś czy nauczyłaś po 20. Niektóre z tych rzeczy są zabawne, niektóre zaskakujące. Lepiej jednak uczyć się na czyichś błędach niż na swoich. A na tę chwilę dziękuję ci za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!